Cześć, to Feral, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi kochani, do końca sezonu zostało 10 dni. Cały czas prosicie mnie, abym zrobił jakiś fajny giveaway, więc okazję nowego sezonu przygotowałem dla was coś specjalnego. Do zgarnięcia jest moje Nintendo Switch, które kupiłem, aby grać w Pokémon Unite. Niestety, no ta gierka nie przypada mi do gustu i cały czas leży w szafie. I postanowiłem, że ten Nintendo wam rozdam. Dosłownie było użyte 2-3 razy. Na urządzenie posiadam fakturkę, rachuneczki, gwarancję, wszystko jest w zestawie. Teraz je podpiszemy. Farel, jeżeli chciałbyś zgarnąć taki Nintendo, wystarczy, że zasubskrybujesz ten kanał. Będziesz miał aktywny kod Farel w sklepie do końca tego sezonu. No i bądź na pierwszym live'ie w nowym sezonie, kiedy będę rozlosowywał ten Nintendo. Dokładną datę wam podam niedługo, więc oglądajcie na bieżąco odcinki. Jeżeli cieszycie się z takiego giveaway'a, no to strzelcie łapeczkę w górę, a teraz zaczynamy. Czy jesteśmy w stanie wydłużyć efekt granatu impulsowego, kiedy mamy balony na plecach? Zakładałem balony. Odbijamy się granatem impulsowym. Lecimy hen, daleko. Poczekamy, aż balony pękną. Albo wypuśćmy je. Patrzcie, cały czas efekt trwa. Puszczamy balony i co się stanie? Czy zginiemy, czy nie? Uwaga! Boom! Wow, jak widzimy, balony wydłużają efekt granatu impulsowego. Czyli mit potwierdzony. Czy jesteśmy w stanie przeżyć nalot pod drewnianym daszkiem? Okej. Okay. Rzucamy. I spamujemy! Nie! Jak widzimy, nie jesteśmy w stanie przeżyć. Czy kilkutonową maszynę, taką jak czołg, jesteśmy w stanie postawić na cepelinie? Uwaga! Leci! Tak jest! Woo! Zobaczcie! Jeżeli chcemy, to możemy wjechać czołgiem na cepelin. Nie no, to jest coś niesamowitego. Wystarczy tylko rift. No to teraz siu na dół! Woo! Czy polecimy czołgiem? No, troszeczkę nas odbiło, ale... Wow! Ale finalnie nie o to chodzi. Nice. Czy jesteśmy w stanie stanąć na zderzaczu? Sprawdźmy to. Uwaga. Boom. O! Nie odbił nas. Czyli możemy sobie tutaj stanąć i się przed kimś skować. Dobra. Teraz nas odbił. A postarajmy się wlecieć piętro niżej. Na przykład tutaj. Uwaga, bum! I pach! O! Teraz nas odbiło! Potwierdźmy ten mit. Potwierdźmy ten mit do końca. Dajemy do samej góry. Odbijamy się. Uderzamy w zderzacz. Lądujemy. I mamy przekozacką nową miejscówkę do kampienia. Coś pięknego. Woo! Jak dobrze wiemy, Midas wszystko co dotknie zamienia w złoto. Ale czy na pewno? RPG jest złoty. Snajperka, strzelmy. Jest złota. Broń z ubocza, strzelmy. No niestety nie zmieniła koloru. A balony? Balony też nie. Jak widzimy, Midas nie zmienia wszystkiego w złoto. A szkoda. Mit o balony. Czy jesteśmy w stanie przeżyć napalm, chowając się w czołgu? Uwaga, chowamy się i... Okej. Zniszczy mi czołg? Czołg przeżył. Na szczęście. Mit potwierdzony. Sprawdźmy, czy jesteśmy w stanie przeżyć w armacie. Siadamy, chowamy się. No jak widzimy, niestety nie jesteśmy. Mit obalony. Ostatnio sprawdzałem, czy uśpiony Klombo jest w stanie podrzucić do góry czołg, bus bojowy oraz samochody. Jeżeli jeszcze tego nie widzieliście materiału, tutaj kliknijcie w kartę, jest przypięty. A teraz sprawdzimy, czy jest w stanie podrzucić helikopter. I jak wysoko to zrobi. Uwaga, lądujemy na uśpionym Klombo. I BOOM! Zobaczcie na to! Jesteśmy mega, mega wysoko. To jest chyba max wysokość helikoptera. O, już zaczynamy powoli opadać. Czyli mit potwierdzony. Uśpiony Klombo jest w stanie wyrzucić nas wyżej niż lata helikopter. Czy zderzacz jest w stanie odbić helikopter? Uwaga, sprawdźmy to. O! Jeszcze raz. Jak widzimy, zderzacz nie odbija helikoptera. Mit obalony. Czy jesteśmy w stanie helikopterem wylądować na zderzaczu? Uwaga. Powolutku, powolutku. Lądujemy. No jak widzimy, nie mogę wylądować, bo cały czas wyrzuca nas w górę. Spróbujmy jeszcze raz. Zgaśmy silnik, wyjdźmy na skrzydło i uwaga, co się stanie? Zaczynamy opadać! Zaczynamy opadać! Ale znowu nas podbiło. I wybiło nas do góry. Ostatnia próba. Czy jesteśmy w stanie wylądować? No niestety, nie jesteśmy w stanie.
Bo zderzacz cały czas nas odbija. A czy tak wyskoczę i zginę? Jak widzimy, nie ginę. Woo! Czyli mit obalony. Jesteśmy w stanie uleczyć beczkę osłony. Uwaga, beczka osłony leci. Strzelamy w nią kilka razy. I uwaga, bierzemy nasz naprawiacz i... Spójrzcie! Można uleczyć beczkę osłony! Kiedy ktoś do nas strzela, to jesteśmy w stanie ją jeszcze uratować. Tego nie wiedziałem. Mit potwierdzony. Jeżeli jesteście też w szoku, zostawcie łapkę w górę. Lecimy dalej. Czy nalot jesteśmy w stanie odbić od parasolki? Uwaga! O kurde. Chyba się odbił. Aaaa! Lecą rakiety! Mit potwierdzony. Uwaga, czy jesteśmy w stanie odbić nalot od zderzacza? Bum! I co? Nie! Nie da się! Nalot uderza bezpośrednio w zderzacz. Czyli mit obalony. Czy możemy latać czołgiem, kiedy założymy na plecy balony? Uwaga, raz, dwa, trzy, cztery. Halo? Z drugiej strony może? No jak widzimy, niestety się nie da. Mit obalony. Czy możemy wejść do wody, niosąc na plecach naszego teammate'a? Uwaga. Mamy go na plecach. Wchodzimy. Czy coś się wydarzy? Uwaga. Hop. Co jest? Co jest? Jest? Co, gdzie ty jesteś pod wodą teraz? Zginąłeś! Nie, no nie mogę patrzeć! Jak widać, możemy wejść pod wodę. To się buguje. Czy rakieta samonaprowadzająca jest w stanie dogonić samochód, kiedy wskoczy w rifta? Jedź! Woo! Idzie ona, leci! Naprowadziła się! Leci, leci za mną, ta! Goni ciebie i... Dostałem! Dostałeś? Co ta, dostałem, gada? Dostałem, no! Ja dziękuję, dawaj do góry jeszcze raz, spróbujemy. Okej, okay, sprawdźmy, czy helikopter działa tak samo, wskakuj. Cel namierzono. I... Lecę! Puściłem? Chyba zgubiłem. Dawaj jeszcze raz. Zobacz, nie puściłeś rakiety, stary. Lecę, lecę, lecę. No. I wlatuj. Dobra, wlatuję. No, teraz jest. Uwaga, gonić się, stary, normalnie. Poleciała do nieba. Uciekam jej, uciekam jej, uciekam rakiecie. Dostałem. Zarąbista jest ta rakietnica. Czyli mit potwierdzony. Okej, moi drodzy, czy jesteśmy w stanie dojrzeć na niebie tajną bazę siódemki, która znajduje się na Księżycu i jest tam budowany nowy mech do finalnego eventu? Uwaga! Dawaj, 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 jesteśmy wysoko, 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 wysoko! Czy ja coś widzę? Jeszcze troszeczkę! Od jetpacka siły! I uwaga! Chyba niczego nie dojrzymy. A szkoda, mit obalony. Na dzisiaj to by było tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał. No i oczywiście wszystkich zapraszam na pixieshop.pl po przekazackie koszulki z kolekcji Midasa. Golden edycja jest dostępna już we wszystkich rozmiarach, więc każdego serdecznie zapraszam. Do każdego zamówienia jest wręczane moje zdjęcie oraz JJ-ki z naszymi własnoręcznymi autografami, więc warto skorzystać z oferty. Bierzcie udział w konkursie na Nintendo. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!